Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały łącznie z przyjętą autopoprawką zgłoszoną przez wójta gminy Martynia Górna? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Panie radni już były, więc... Punkt następny w porządku obrad 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy gminy Małkinia Górna na rok 2018. Czy są jakieś pytania, wnioski? Wszyscy radni dopisali sobie na stronie drugiej załączniku słowo rozpatrzenie, tak? Więc zamykam dyskusję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Gminy Małkinia Rady Gminy na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 oraz artykułu przepraszam najmocniej oraz oraz wykreślmy sobie wyraz oraz. Oczywista pomyłka pisarska, tak? Z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z 2017 roku, pozycja 1875, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala to następuje. Paragraf 1 ust. 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Małkinia Górna na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Plan pracy Rady może być uzupełniany stosownie do zadań wynikających z działalności gminy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Małkinia Górna. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Przytrzymał? Nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przerwę, bo tutaj ogłaszam kilkuminutową. Było takie zgłoszenie, więc bardzo proszę. W sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej komisji Rady Gminy na 2018 rok. Otwieram dyskusję, bardzo proszę. Czy są jakieś wnioski dodatkowe do planu pracy do załączników? Szanowni Państwo, tam tylko proszę sobie wstawić załącznik dotyczący komisji rewizyjnej, będzie miał numer 1, więc to proszę taką. Jak to traktować jako oczywistą będzie miał taki tytuł, jako załącznik numer 1 do uchwały. Nikt się nie zgłasza do dyskusji wobec tego. Zamykam dyskusję. Proszę o czytanie projektu uchwały. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? Nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 13 radnych. Punkt 9 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Pozwólcie Państwo, przedstawię sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
wypełniając ustawowy obowiązek oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok zatwierdzony uchwałą nr 185, łamane przez 32, 2016, 29 grudnia 2016 roku przedkładam sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017. Punkt pierwszy. Komisja przeprowadziła w dniach 31.01.2017 rok i 14.03.2017 rok kontrolę podmiotową dotyczącą warunków lokalowych szkół placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Małopolina Górna w związku z planowanymi zmianami wynikającymi z reformy oświaty oraz kwalifikacjach kadry pedagogicznej. Przeprowadzonej kontroli wynikło, że wprowadzenie reformy oświatowej, dobrze przygotowane pod względem lokalowym, wyposażenie i kwalifikacje nauczycieli były ze swoich szkół gminy. Mniejsze szkoły potrzebowały metody finansowych na zakup odpowiednich pomocy, sprzętu oraz zatrudnienia kadry do nauczania nowych prowadzonych przedmiotów. Szkole podstawowej Powie i gminie, przewidywano do zmian, bo stwierdzono, że to jest sytuacja zakolona i już powiewane i przyuczenie. Punkt drugi. W dniu 16.05.2016 roku zostało rozpatrzone sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Małopolina. To jest moment. Raz wykonania budżetu gminy Małopolina Górna za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za rok 2016 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie budowy gminy Małopolina Górna parcelę drogi za 2016 rok. Punkt trzeci. Komisja przeprowadziła w dniu 12.06.2017 roku kontrolę lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Małopolina Górna, w szczególności wysokości opłat, stopnia obowiązywania się z opłat, wydatków za remonty oraz inwestycje. Komisja w analizie dokumentacji uznała, iż wskazane jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych i socjalnych. Punkt czwarty. Komisja przeprowadziła kontrolę w dniu 20.09.2017 roku dokumentacji inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Daniłowo-Niechłowiec. Z okazami dokumentów wynikło, że zostały zachowane wymagane procedury dotyczące zamówień publicznych. Punkt piąty. Komisja pięciokrotnie odbyła posiedzenia w sprawie skarg na wójta gminy Małopolina Górna. Punkt pierwszy. Pierwsza skarga dotyczyła unieważnienia naboru na stanowisko pełnomocnika do spraw informacji niejawnych i nieudostępnienia pełnej dokumentacji z procedury naboru w ramach dostępu do informacji publicznej oraz przeległości w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Podpunkt drugi. Druga skarga dotyczyła nieuzasadnionego wydania środków publicznych na wykonanie mapy podziału nieruchomości i wyceny nieruchomości do wykupu pod planowany cmentarz. Podpunkt trzeci. Trzecia skarga dotyczyła udostępnienia danych osobowych. W związku z wycofaniem skargi przez skarżącego komisja zajęła stanowisko, aby odstąpić od dalszego procedowania sprawy. Podpunkt czwarty. Czwarta skarga dotyczyła niewłaściwego usytuowania budynku gospodarczego w związku z planowaną budową parkowiska. Podpunkt piąty. Piąta skarga dotyczyła braku wydania referencji oraz nieprawidłowości w ogłoszeniu przeprowadzenia przez na zadanie przebudowa chodnika na ulicy Ruszyńskiego w Małopolinie Górnej. Po zapoznaniu się z pełną informacją o wyżej wymienionych spraw komisja uznała skargę za bezzasadne. Punkt szósty. Na posiedzeniu w dniu 27.11.2017 roku komisja opracowała plan pracy komisji na 2018 rok, opracowała sprawozdanie działalności komisji za rok 2017. Podpisane przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Małopolina Górna, godzin 2017. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy tutaj w tym punkcie nie ma ani przyjęcia, ani opiniowania? Informacje. Dziękuję bardzo. Z tego, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Zamykam dyskusję, przechodzimy do punktu następnego. Odpowiedź na interpelacje i zapytania. Bardzo proszę Pani. Panie Przewodniczący, może lepiej, jak już Panu radnemu odpowiemy na piśmie dzisiaj, dobrze? I będziemy przedłużać. Super. Dziękuję. Dobrze. Wobec tego 11 sprawy różne problemy. Pan Przewodniczący, bardzo proszę. Według mnie mieszkańców Grądu chciałem zadowolić w punkt świetny.
jak i również, że są realizowane inwestycje za drogę, relacje, trefinka, grądy, inaczej można wytłumaczyć po drogie wojewódzkiej, to jest poniatowe. To proszę Was, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pani Dorota, kończ. Również Pani Wójt serdecznie dziękuję za naprawienie wiaty przystankowej. Tam chodziło o uszkodzenie szyby ustawione. Bardzo się cieszę, że już mogą korzystać wszyscy ci, którzy pasażerowie autobusów, ale nie mieli bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pan Marcin Zalistowski. Proszę, w sumie takie pytanie, nie wiem, może taka obawa troszeczkę, czy faktycznie do końca maja firma zdąży i na Kościanie dokończyć i na Ostrowskiej wybudować sam kanalizację, bo ta Kościana jest tylko w 50% zrobiona. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Szanowni Państwo, to ja tak, w takim razie tutaj prośba do Pani Wójt, żeby tam coś ten rok 2017, żeby tam podpowiadać właśnie na te wszystkie pisma, te moje. A nie mam cały czas. Wiem, że Pani pamięta, ale chciał też wywiązać się wobec swoich mieszkańców, wnioskodawców. Oczekujących realizacji przede wszystkim, nie tylko odpowiedzi. Poza tym co? Tutaj pada dużo podziękowań, bardzo dobrze, odnośnie lamp. Pani Wójt na ulicy 15 sierpnia tam faktycznie brakuje dwóch lamp. Wiem, że tam tak dowiedziałem się taką pocztą panu Lodu, że tam nie jest na razie planowana żadna taka inwestycja poza montażu, ale jakby pani się pochyliła jeszcze raz na rozpatrzenie tego wniosku, bo to, co ja tam wnioskowałem już jakiś czas temu, to też będę bardzo wdzięczny. Czy ktoś jeszcze z Państwa radny? Wobec tego zamykam. Jeszcze, jeśli można, to odpowiem panu radnemu, bo to znaczy, wie pan, zawsze istnieje kaszebawa, ponieważ w tych zapisach przetargowych mamy jedną taką klauzulę, że na wypadek trudnych warunków historycznych może umowa ulec przesunięciu, więc, ale cały czas monitorujemy sprawę i firma wydaje się solidna, terminowa, więc mam nadzieję, że wykonają sprawę w terminie. Natomiast na ulicy Kościelnej zostały w sumie tylko przyłącza większości, bo... Proszę bardzo, Pani Edu. Zaraz wszystko do Państwa powiecie, co dokładnie. Taka jest, może nie jest bardzo zimno, ale wykonawca nie ma zgody z powiatowego zarządu dróg, żeby wejść w pas drogowy, bo po prostu nie zdoła otworzyć nawierzchni. I w związku z tym prawdopodobnie te prace się przesuną. Tak, ale pogodę mamy póki co od miesiąca. Ale nie ma zgody zarządcy na ułożenie sieci w drodze, bo muszą rozkuć kościelną, żeby położyć sieć. Pani Wójt, skoro pojawiają się pytania takie publiczne i w mediach, i wśród osób zainteresowanych oczywiście tym, co się dzieje, no, proszę o informację, żeby nie było takich spekulacji, ile te lampki kosztowały, żeby to zamknąć sprawę raz na ten rok. Ile lampki kosztowały? Proszę Państwa, powiem tak, żeby Was uspokoić, tak niż w innych samorządach, ale jest to jednak jakiś wydatek w urzędzie gminy. Jeśli dobrze pamiętam, to około 1000 zł jedna sztuka, kupiliśmy 900, dokładnie 20 czy 50. Jedna sztuka, więc 69 sztuk, proszę przenosić. Będzie na lata. Sądzę, że tak. Ale tutaj muszę tutaj też złożyć pokłon wobec tej strony pana przewodniczącego Arkadiusza Janowskiego, bo to on tak zaczynał od samej początku kadencji naciskać. To jest dwóch.
Zapraszamy na wojnę. Przez dwa lata. Ale oczywiście... Raz mówię choinki w roku, ale oddobył się nie ułymają do naszych. Bardzo ładne, bo są naprawdę ładne te ozdoby. Jest miło, sympatycznie, jak się wjeżdża już na ulicy Brokowskiej, Ostrowska, Nuska, Panie Przewodniczący, ja nawiążę do tego, co mówi Pan Arkadiusz, Pan Radny, do tego, co mówi Pani Radna Ula. Proszę się nie martwić, Pani Ulu, że na Brokowskiej nie wiszą. Koło Pani wójt też nie wiszą. I jakoś nie. Dobrze, dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jest ostatnia sesja w tym roku. Jak coś złego z naszej strony, z mojej strony, to proszę o wybaczenie. Proszę o dalsze wsparcie. Życzę Państwu wszystkiego dobrego z tego, co robicie, żebyście znaleźli wsparcie, oparcie odbiorców tego, co robicie, dla nich robicie, a dużo robicie. I radni, sołtysi, zarządy, pracownika. Życzę Państwu wzajemnego szacunku, merytorycznych dyskusji, spokojnych, spełnienia swoich planów, zamierzeń, wszystkiego dobrego w 2018 roku. Dziękuję pięknie za przybycie. Zamykam 43. zwyczajną sesję Rady Gminy.